Ani, dyrektor Gołubiew zrobił wszystko, żeby moja inauguracja była rozwlekła. Proszę Państwa, mówić o pani Zofii Gołubiew to mówić przede wszystkim o jej życiorysie, dlatego że jej życiorys, proszę uważać, co teraz powiem, włożył się w działalność Muzeum Narodowego Krakowskiego. Szanowni Państwo, domyślacie się Państwo, że jestem mało powiedzieć wzrusza. Bardzo zażenowana, bardzo przejęta. Także dlatego, że widzę tak dużo osób i tak dużo osób życzliwych. Dziękuję za to, że jesteście Państwo tutaj.